Apple wczoraj pokazało kilka ciekawych produktów, więc zacznijmy, bo się ściemnie. Apple zaczęło od... Nowych funkcji Apple Card. To jest temat, który nas zupełnie nie interesuje. Nie mamy Apple Card w Polsce. Chciałbym mieć, byłoby wygodniej. Chciałbym mieć z jednego powodu: chciałbym mieć rabat u Apple'a. Nie mamy. Sorry, do widzenia, dziękuję. Apple Podcast, najważniejszy temat wydarzenia. No dobra, nieważne. Są subskrypcje, są Apple, Apple Podcasts, nie znamy szczegółów. Wiemy, że członkostwo, żeby zostać. Twórcą podcastów płatnych. Koszuje to 29,99 rocznie, czyli jest członkostwo takiej membership. Wiemy również, że Apple bierze w pierwszym roku 30%, a potem 15% prowizji. I to by było na tyle: nie spodziewam się, aby nadgryzieni byli płatni, ale jeśli chcecie z jakiegoś powodu nasz podcast Nadgryzieni, żeby był płatny i przez to leciał, to dajcie znać pomyślimy. Po mniej więcej ja wiem, po półtora roku chyba, tak na oko. Może rok? Apple w końcu zaprezentowało światu AirTags. Jestem przekonany osobiście, że chodziło o to i dlaczego to tak długo trwało że chodziło o to, że y, oni mają sprawy sądowe, przeciwko nim się toczą, y, antymonopolowe kwestie itd. itd. i Style'em mają zresztą problemy w związku z tym i stwierdzili jednak, że obudzili no, się z ręką w nocniku. Doszli do wniosku, że muszą wypuścić tą sieć całą dla trzecich aplikacji. Nie myliłem się we wcześniejszym wideo na ten temat i wypuścili w końcu swoje AirTags. Kosztują 159 zł, chyba za sztukę, i jeśli jakimś przypadkiem, cudem chcielibyście do nich akcesoria Adapta, to Apple Wam bardzo chętnie sprzeda bardzo drogie akcesoria. Dominik poleca wejść na AliExpress albo na Amazona, i tam za ułamek ceny można kupić to samo albo 100 sztuk zamiast jednego, 100. Oczywiście. Jeśli jeden airtag jest dla Was wystarczająco, no to możecie kupić co jedną sztukę za te 159 zł. Jeśli jest to dla Was za mało, to można kupić czteropak. Wtedy wychodzi 137,25 za sztukę, 500, chyba tam 50 zł, czy coś takiego. Czyli podsumowując, jeden airtag. 159 zł, 4 sztuki, 549 zł. A jeśli z jakiegoś powodu chcecie do nich akcesoria, to zapłacicie bardzo dużo, ponieważ akcesoria do Eltax zaczynają się od uwaga Ceny wyższe niż samej, tak. Nie żartuję. Od 59 zł za takie breloki, typowe, takie klasyczne breloki na klucze, albo ewentualnie takie wisiorki, tylko to są produkty belkina gumowe. Możecie również zainteresować się w cenie 159 zł od Abla paskiem, chyba jest silikonowy. Pasek wykonany z poliuretanu, czyli plastikowy. Taki, takie wieszadełko. Jest również wersja skórzana za 215 zł oraz skórzany brelok. Całkiem ładnie jest ten skórzany. Brelok 189 zł, więcej niż jeden Ertag, ale tak jak mówię, za 5 zł można na Aliexpressie kupić sobie coś podobnego. Jeśli chcecie zaszać, jeśli macie torebkę wartą 15 albo 20 tysięcy euro, nie pesos kolumbijskich, euro albo dolarów. I chcecie bardzo ładne wieszadełka do, do tego, no bo przecież nie zawiesicie za 189 zł breloka do takiej walizki, czy, czy torebki, czy czegoś. Apple wspólnie z Hermes przygotowali specjalne za kilkaset czy, czy więcej. Te nie są dostępne w Polsce, potrzebujecie je kupić za granicą, ale są. Są bardzo ładne i kosztują bardzo dużo. Najdroższy od Hermes jest luggage tag, czyli taki, takie wieszadełko na walizkę, które kosztuje 449 dolarów. Nie, mody nie rozumiem, ja nie rozumiem mody, moda jest dziwna. Po co torebka za 15 tysięcy euro, przecież można kupić za 500 zł, tak, tak samo wygląda. O co chodzi? Następną rzeczą, którą Apple pokazało, to było długo wyczekiwane Apple TV 4K i pojawiło się w końcu dlatego, że w grudniu kupiłem w końcu po czekania wiele lat obecny model, ten już poprzedni model 4K. Jest nowy model 4K. Nie różni się wiele od poprzedniego, ale ma wsparcie dla HDMI 2,1. Będzie obsługa wyższego klatkażu. z Apple TV 4K drugiej generacji. Ma bardzo fajną funkcję. Można skalibrować sobie za pomocą iPhone'a. Wymagany do tego jest iPhone, który ma ten Czujnik True Depth, czyli Face ID, mówiąc krótko. Tam jest czujnik światła i ten czujnik światła jest wykorzystywany. Wystarczy przyłożyć iPhone'a do telewizora w odpowiednie miejsce. Pojawi się na ekranie i. Po kalibracji zostanie skalibrowany. Proste, prawda? Najważniejszą rzeczą jest jednak nowy pilot, nowy Siri Remote, który jest ładniejszy od starego, moim zdaniem. Aluminiowy bardziej mi się podobał, łatwiej go będzie znaleźć. Czarny mi się gubi na ciemnym stole i czasami jestem jak ślepiec, który szuka okularów na własnym czole. Nie widzę go. Niestety, nowy Siri Remote nie otrzymał wsparcia dla Find My, ale nowy pilot jest fajny, nie ma tej cholernej płytki dotykowej, tylko ma taki w stylu iPoda taki kręciołek na górze, żeby przewijać e, na przykład filmy i ma też takiego clickPada, e, żeby lewo prawo góra dół móc przeskakiwać. Powinno to być znacznie wygodniejsze niż obecne. Przypomnę, jeśli macie jakiś w miarę nowoczesny telewizor, którym prawdopodobnie wiele lat wstecz to będzie działało, to nawet przy obecnym Apple TV możecie sterować głośnością tego telewizora lub soundbara, jeśli macie takowy albo jakiś tam system audio czy coś za pomocą pilota Apple TV. E, Konfiguruje się to w ustawieniach i jeżeli się wybudzała Apple TV, no to siłą rzeczy budził się na przykład telewizor dzięki technologii HDMI CEC. Nowy pilot ma przycisk zasilania, którym będzie można wyłączać i włączać telewizor bezpośrednio, bez sięgania po pilota telewizorowego. Słuchajcie, jeżeli macie starszego Apple TV, czyli poprzedni Apple TV 4K oraz Apple TV HD, jeżeli macie jednego z tych dwóch, to możecie kupić samego pilota. Nowe Apple TV kosztuje w wersji 32 GB i to 99% osób wystarczy. Kosztuje 900 zł. 64 kosztuje 1000 zł. 64 tylko polecam jeżeli z jakiegoś powodu trzymacie dużo, dużo filmów albo tego typu treści zdjęć i tak dalej na Apple TV, albo często korzystacie z iCloud Forus wtedy więcej zdjęć się buforuje na Apple TV, więc rzadziej muszą się doładowywać z internetu. To tylko wtedy warto chyba wziąć 64 pilot jest w komplecie no oczywiście ale można pilota kupić osobno i nowy pilot który się po polsku nazywa Apple TV remote kosztuje 289 zł więc jeśli macie na przykład Apple TV 4K to, to obecne co jest było w sprzedaży bo już nie jest to 289 zł macie nowego pilota jesteście w domu do tego polecam retaga, żeby go nie gubić. Osobiście, skoro jestem głupi, to wezmę 64, bo prawdopodobnie jest to Apple TV, który będzie ze mną przynajmniej 3 lata, może 4. Nie wiadomo, kiedy nowego wydadzą. Pewnie jak będzie 8K. Więc wezmę 64. Dużo tych zdjęć oglądam na tym, często mi się buforują, więc będzie troszkę wygodniej na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, jeżeli jeszcze tutaj ze mną jesteście, że 52,9% z was nie subskrybuje tego kanału. Ja to rozumiem, ale subskrypcja w Google, na YouTubie, to nie jest tak jak subskrypcja w, w Apple Podcast, gdzie tam się płaci za to. Nie, tu jest za darmo, za friko. Klikacie i zapominacie. Ale jeżeli nie chcecie zapominać, to się klika dzwoneczek i tam się daje taki na wszystko, all. I wtedy... YouTube będzie za Was pamiętał. Jak ja coś nowego nagram, albo Dominik, to Wy się o tym dowiecie od razu. I słuchajcie, jeżeli ten film Wam się podobał, bardzo będę Wam wdzięczny za łapkę w górę. A jeżeli Wam się nie podobał, to dajcie łapkę w dół to też jest rozwiązanie i da mi to jakiś feedback. tak? A jeżeli chcecie wiedzieć, za co dostałem tą łapkę w dół lub w górę, oczywiście, też, też mnie wzięła, albo suba, jak chcecie tam. Zostawcie komentarz, dajcie znać, co takiego zrobiłem źle, lub dobrze, bo mówię, uczę się tego wszystkiego, jestem tutaj nowy, chciałbym, żeby było fajnie, chciałbym Wam sprawiać przyjemność, robić Wam dobrze i no i tyle. No, co, co, co tu jeszcze więcej mówić? No. Adios, amigos. Ciao, bambinos. See you. See you. chyba zawsze mówię, prawda? Nie? Ciao, bambinos. Za dużo kawy. Kawa jest dobra. Red Bulle też. Za dużo ich wypiłem, za mało spałem. Jestem zmęczony. Idę spać. Kolejny temat. Nie mam najmniejszego pojęcia, jaki był kolejny temat. Kompletnie. Nie wiem, co to było. AirTags. Oczywiście AirTags. Dobra. Już patrzę, już patrzę. Przepraszam. Nie ogarniam. Była długa noc, był długi dzień i jeszcze dłuższy dzień i popołudnie i wieczór będzie długi, jestem po prostu zmęczony i już nie myślę. <mulety> 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 Czyli jeżeli chcecie. Bo jeżeli jesteście jak ja. To... To gdzieś go wtykacie, zostawiacie, leży na przykład ostatnio, gdzieś go w szafce znalazłem, bo szedłem po coś do szafki, miałem pilota w ręce, musiałem użyć dwóch rąk, odłożyłem go do szafki, wyjąłem to coś, zamknąłem szafkę ramieniem i potem przez trzy dni, trzy dni, żartuję, ale krócej to było, ale trzy dni szukałem tego cholernego pilota i nie mogłem go znaleźć. Gdybym miał fajne, to go znalazł natychmiast, więc być może. Wezmę, skoro będę miał cztery RTA, bo zamierzam je kupić. Być może przytnę sobie jednego do, do tego pilota i nie będę go gubił. Tylko znając moje szczęście, to wtedy nie zgubię go. No. <zysy> Kolega też polecał jakieś Ikeowskie Dingsy, gdzie się przyczepia gdzieś coś tam i działa wtedy. I tam się trzyma pilota. Tylko że ja trzymam w różnych miejscach. Więc nic mi to nie pomoże.